Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o produkcji Netflixa. Tak, wiem, brzmi to dziwnie. Natomiast sama produkcja jest bardzo interesująca. Mowa tutaj o produkcji zwanej Przegrani. Odcinek opowiada historię Michaela Bennetta, mistrza świata wagi ciężkiej. Zawodnika, który nigdy nie chciał być bokserem. I to jest coś wspaniałego, bo ten człowiek, mimo że nigdy nie chciał walczyć, osiągał olbrzymie sukcesy jako amator. Był wielokrotnym mistrzem amatorów w boksie, zdobył kilkukrotnie złote rękawice, więc generalnie znaczył bardzo dużo. Kiedy przyszedł na zawodostwo, w swojej pierwszej walce przegrał przez nokaut, już w pierwszej rundzie. I generalnie nie chciał boksować. To ojciec zmuszał go do tego. Więc postanowił, że wróci. Ale w zasadzie chodziło tylko i wyłącznie o to, że uczucie bycia znokautowanym, publiczne ośmieszenie nie dawało mu spokoju. I mimo że nie chciał walczyć, wrócił na ring. Po serii kilku zwycięstw dostał szansę walki z Tommy Morrisonem o Mistrzostwo Świata. Walkę tą wygrał przed czasem. Został mistrzem i stał się idolem. Człowiek, który miał zadatki na mistrza, który nie chciał boksować, stał się mistrzem. I film pokazuje to z jego perspektywy. On opowiada o tych wydarzeniach, opowiada o tym, co się z nim działo, dlaczego boksował. Bardzo fajnie jest to wszystko pokazane, przedstawione. Również pokazane jest to, że kiedy w pierwszej obronie tytułu mistrzowskiego tak naprawdę nie chciał już boksować, nie czuł głodu boksu, wyszedł do ringu tylko po to, żeby wyjść, bo musiał, to był jego obowiązek, i został w nim znokautowany. Okazało się, że nie może już więcej boksować. Stwierdził, że to dla niego był największy dar, to była ulga, bo nie musiał już robić tego, czego nie chce robić. Gość został aktorem. Występował w kilku filmach, które na pewno znacie, między innymi w filmie Ali z Willem Smithem, występował w filmie Clinta Eastwooda o pięknej bokserce, która niestety skończyła tragicznie, A Million Dollar Baby z angielskiego, na polskie chyba Za wszelką cenę jest tytuł. Film, o którym chyba nawet zresztą wspominałem w jednym z odcinków, że naprawdę warto go obejrzeć. Gość, który generalnie miał naprawdę zadatki na wspaniałego pięściarza, na super zawodnika, poniósł porażkę, która okazała się dla niego największym życiowym sukcesem, ponieważ zajął się tym, co kocha, co naprawdę kocha. Polecam Wam obejrzeć tę produkcję, bo ma zaledwie 25 minut, a naprawdę to jest tyle, co odcinek jednego anime, więc poświęćcie na to trochę czasu, obejrzyjcie to i poznajcie historię Michaela Bennetta, człowieka, który wyrwał się z biedy dzięki boksowi, a z boksu wyrwał się do prawdziwego życia i jest z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Jakie jest moje odczucie na temat całej historii Michaela Bennetta? Generalnie każdy z nas o coś walczy. Życie to ciągła walka. I taką symulacją tej walki jest właśnie boks, bo kiedy wychodzimy do ringu, mamy tego przeciwnika, który chce nam zrobić krzywdę. Stajemy naprzeciwko swoich problemów, swoich przeciwności. Widzimy je i możemy je uderzyć, możemy je znokautować lub możemy z nimi przegrać. I na pewno wielu z Was nigdy nie myślało w ten sposób o boksie.
ale spójrzcie na niego z tej strony. Wielu zawodników dzięki temu pięknemu sportowi wyrywa się z nędzy. Tak? Weźcie pod uwagę, że zawodnicy pokroju Mike'a Tysona, Bernarda Hopkinsa, to są ludzie, którzy wywodzili się z gett. I właśnie dzięki temu sportowi nie zginęli. A my o nich pamiętamy. Okej, obejrzyjcie ten film i dajcie znać, co o nim myślicie. Trzymajcie się.